Profesjonaliści. Jeżdżą tacy, co jeżdżą rzadko i są tacy, którzy raz w roku siadają na konia, żeby pojechać bieg mistrzowski. Taka jest prawda. W związku z tym naprawdę to jest trudna i niebezpieczna impreza i radzę, żeby się to było trudniejsze od WKW, bo puszczano psy i te psy leciały, czy przez zagrodę, czy przez płoty. I kiedy natrafili na węg, to leciały. Cała ta ekipa musiała jechać. Natomiast tutaj oczywiście jest wyznaczony teren. Wiadomo, kiedy się będzie skakać, kiedy się będzie tego lisa gonić. To tyle. Ja życzę Państwu naprawdę bardzo sympatycznego biegu. Panie prezesie Jagielliński, specjalnie na życzę panu miłego biegu, bo pan z daleka. Jeśli można, i musimy zmieścić się w 30 minutach, dlatego mam nadzieję, że Państwo nie opuścicie padoku i obejrzycie nasze harty. Dziękujemy oczywiście tym wszystkim, którzy umożliwili nam przybycie i puszczenie naszych psów. No i oczekujemy na zakończenie biegu świętego Huberta. Dziękuję bardzo. Ty biustonoszach elegancko, no nie. Rasa nasza własna Polska będzie bardzo dziękuję. To jest góra i gminna rozwoju. Dwie siostry miotowe, Suri Sannatis i Savannah Sannatis. Bardzo piękne, bardzo eleganckie, bardzo szybkie i na pewno bardzo się spodobają. Dalej jako trzecie mamy harty afgańskie, te najbardziej długowłose i jedne z wolniejszych tych hartów. Jest to wigan z francuskiej hodowli Hartstein i dwa polskie harty z hodowli Rolticus i Stuski Impresario. Dalej grupa hartów angielskich. To są większe mopety, te dwa tak zwane sprintery. To jest One Million z hodowli i drugi i Monshine i z tej samej hodowli. Warszawska dobra hodowla, są wystawowe. Taką własność bądź hodowla. Pięknie, no świetnie zrobiły. Rewelacja. Świetnie. Psówki bardzo ładnie kończą, właśnie pokazały współpracę. Jedna poszła za, druga wszedł żywopłot. Kartę oddaję.
Widać, że jeden park stał się doświadczonym kursingowcem, bo wie, jak sobie skrócić drogę, jak przeciąć drogę Wadikowi. Teraz prosimy o szybszy wabik. Brawo! Kiszka, doskonale! Się wyłaczy. Zdjęcia do tej akcji medialnej potrzebne. Arka, słuchaj.